Cześć, witajcie. Dzisiaj jest u mnie kumpel z Krakowa. Kiedyś ja byłem u niego w sumie w Szymbarku. Tak. Dobrze tak. Odmieniam? Dobrze. Pozdrówcie Karola. No i co? W sumie często są pytania, jak otwieram ci te kipiątki, te klejone, bo ich nie da się rozkręcić. One są zgrzewane ultradźwiękowo. Mam taki po prostu nóż budowlany z płaskim czołem. Oczywiście okulary ochronne. Zaraz załatwimy też dla Karola okulary. Trzymaj okulary. Dziękuję. No i co? Po prostu czekajcie, tu jeszcze wyciszymy zegarek. I przykładam punktowo w różnych miejscach i delikatnie opukuję gumowym młoteczkiem. Też, żeby wiecie, nie za mocno, z wyczuciem. Tak, żeby po prostu ten klej zaczął puszczać. No i jedziemy. Słychać jak delikatnie. Nie chcemy przebić się na wylot, tylko chcemy zruszyć ten zgrzew. Czasem idzie mocniej. O, właśnie poszło. Widzicie? Poszło. Już nam. Tu akurat za mocno przyłożyłem, oczywiście jak to do filmu bywa, ale tu mi z tego zgrzewu po lewej stronie bardzo ładnie to wychodzi. No i też trzymając w tą stronę, ten citek jest już akurat pozbawiony. Jest już pozbawiony, jak widać, kabli. Jest uszkodzony, to zdawca części. O Jezu, czuję spalenizną już z niego. No ale wiecie, bo płaskim nożem jest za duży, czasem za duża jest powierzchnia, więc ten nóż płaski akurat idealnie. Mamy mocniejsze walnięcie, bo jest mniejsza powierzchnia uderzenia. No i tak to wygląda. Warto czasem zapamiętać, jak on dokładnie był ułożony. I tutaj gumki, zobaczcie, brakuje dwóch gumek na tych słupkach. Na tych słupkach są gumki, więc czasem to ma znaczenie, czasem nie. I tu jest też w tym citeku taka rurka i ona przy sieciowym, tak nie, to jest akurat wyjście na akumulator. Tu jest taki słupek, więc ta obudowa musi być w tą stronę. Często przed rozbiciem obudowy jeszcze sobie ją zaznaczam, na przykład wiecie, po prostu markerem, robię sobie X-a, żeby wiedzieć co gdzie było i czasem też te oznaczam od spodu kropeczką, żeby przy wyciąganiu, jak będę nimi obracał, żeby nie pogubić gdzie jest dana, którą, jaka jest orientacja po prostu tych przewodów, nie? Myślę, że pokryłem temat wystarczająco dobrze, kończymy ten filmik. No i jak już jesteśmy w środku, to tutaj też jest taki czujnik, on jest wklejony. Teraz może widać, jak go wyciągam, on jest na gluta. To jest PTC-ek albo NTC, jak już nie pamiętam, do kompensacji temperaturowej. Jego trzeba wyjąć i dopiero wtedy możemy wyciągać, jakby wiecie, kable od strony akumulatora. Tutaj też wyciągamy razem z takim filtrem ferrytowym sieć 230. To są na O-ringu są, tu o właśnie O-ring, dobra, jest O-ring. One są na O-ringu, to tak nie powinno wyjść, jak wiadomo, jak tu jest przewód, tylko tu było ucięte, dlatego wyszło. No i wtedy mamy trochę więcej luzu, że możemy obrócić na przykład ładowarkę i tutaj diagnozować. Tu na zapach czuję już jakby swąd. O, to jest bardzo ważny element, on jest na naszym przełączniku. Te przełączniki też tam padały, nie stykały. A tu już czuję, że po prostu... Czekajcie... Widać wywalone dwa kondensatory. One są tutaj za niskie napięcie, jest 16 V 1000 mikro. Według mnie powinno być na 25 V, bo za duży prąd impulsowy po nich leci. Dajemy low ESR. Czasem ten też obok jest zepsuty. No i wiadomo, elektronika, to widzieliście na moich filmach. To chyba tyle.